Witajcie kochani miłośnicy grillowania. Pokażę Wam dzisiaj różnicę, bo często o to pytacie, czym się różni Royal od Monarcha, oprócz ceny, bo te dane techniczne są bardzo podobne. Wizualnie te grille też jeden od drugiego niewiele się różnią. W związku z tym szybciutko Wam o tym opowiem. Zaczynamy. Royal. Royal, seria Royal Broil King. Royal 320 bądź 340. 340 znaczy, że ma palnik boczny w półce. Czym się różni od Monarcha i całej serii Monarch? Na pierwszy rzut oka może niewiele, ale jednak ta pokrywa jest zupełnie inna. Tutaj mamy po prostu odlew, aluminium z krzemem. On jest taki obły, niczym nie pokryty. Logo Broil King z termometrem. Tutaj mamy taki dodatkowo stal szlachetną, wzbogaca tego grilla o taką ekskluzywność. Fajniej to wygląda, inna troszeczkę rączka do chwytania, do podnoszenia pokrywy. I to są takie detale, ponieważ później wykończenie, kolorystyka to jest w zasadzie to samo, te same kurki, ten sam iskrownik, panel przedni, wielkość tego grilla to jest wszystko to samo. I są dwie takie bardzo istotne różnice. Już o nich opowiadam. To jest jedna z tych rzeczy. Ruszt żeliwny. Tu mamy ruszt żeliwny. Po prostu zwykły, klasyczny ruszt żeliwny do grillowania. I ten jest z Royala. On jest lżejszy od tego z Monarcha, no ale tutaj widać tą masę. Te przęsła są gęściej. Poza tym ruszt jest dwustronny. W Monarchu ruszt żeliwny jest dwustronny. On z jednej strony jest specjalny, taki stożkowy do grillowania steków, a z drugiej strony ma rowki do odprowadzania tłuszczu. Jeżeli grillujemy jakieś warzywa, kurczaka, karczek, takie potrawy, które nie wymagają aż tak wysokich temperatur jak steki. W związku z tym ten ruszt jest zdecydowanie lepszy i naprawdę w trakcie karmelizowania, jedzenia, jak to grillujemy, to jest odczuwalne. Później te efekty są fajniejsze, w związku z tym naprawdę dzięki temu rusztowi możemy uzyskać lepsze potrawy z naszego sprzętu. To jest jedna z rzeczy, dla których warto wybrać właśnie Monarcha, czyli ten ruszt żeliwny. Kolejnym bardzo ważnym aspektem i różnicą w tych dwóch seriach, modelach grilli jest palnik, który jest tam wewnątrz zastosowany, a w zasadzie palniki, które tam są. I tu są trzy palniki. Ale w Monarchach są palniki Dual Tube, mocniejsze, lepiej wykonane i z gwarancją 10-letnią. Natomiast w Royalach te palniki są jednotubowe, na nie jest 5-letnia gwarancja. Oczywiście one też dobrze grzeją i też są świetnie wykonane, ale to nie jest Dual Tube. To mega wpływa na cenę, dlatego ta różnica jest odczuwalna jakby w kwocie, a przekłada się to na jakość tego sprzętu. W związku z tym te palniki zastosowane w Monarchach są lepsze. Są to palniki Dual Tube. I to jest ten kolejny ważny aspekt. Są jeszcze małe niuanse, które różnią jakby te grille od siebie. Ciężko je zauważyć, czytając nawet o nich, czy sprawdzając dane techniczne, ale te różnice są. A mianowicie w Monarchu mamy półkę do odkładania taką masywniejszą, z grubszego pręta, emaliowaną, lepiej wykonaną jakościowo. To również przemawia za wyborem właśnie tej serii. I dla wielu osób w sumie jest to istotne, bo wiele osób na to zwraca uwagę, że w Monarchach mamy jakby w całej tej zabudowie w skrzyni, w którą wkładamy butlę, mamy ściankę tylną, czyli ta butla jest od tyłu również zasłonięta. Wiatr tam nie podwiewa, nie widać tego, grill może stać w dowolnym miejscu na tarasie i jakby to nie szpeci. W Royalach natomiast mamy tą ściankę tylną otwartą, czyli po prostu jej nie mamy. Royal czy Monarch, to już wybór zostawiam Wam. Ja chciałem Wam tylko przedstawić te główne różnice i detale, aspekty delikatne, wykończenia, którymi się różnią te grille. Chodzi o to, żebyście dokonali właściwego wyboru. Wybór oczywiście należy do Was. Te wszystkie rzeczy wpływają na cenę, w związku z tym Monarch musi być siłą rzeczy droższy. Tak jak mówię, oba sprzęty godne polecenia, grille na naprawdę długie lata, które wybierzecie, zostawiam Wam.
No cóż, to tyle. Podobno wszystko, co dobre, szybko się kończy. Skończył się też nasz czas. Ale bardzo proszę Was o łapki w górę, subskrypcję. Gdzieś tutaj jest ten przycisk na planszy. Klikajcie, subskrybujcie kanał Grill 360. Wbijajcie też na gazetę Grill 360. Jest tam mnóstwo ciekawych przepisów, porad grillowych i wiele, wiele innych rzeczy do przeczytania, do obejrzenia. Naprawdę warto. Wbijajcie na Facebooka i inne media społecznościowe. W każdym razie ja się z Wami już żegnam. Do zobaczenia następnym razem, mam nadzieję, przy grillu. Cześć!